Witajcie! Tym razem przedstawię Wam generator przebiegu sinusoidalnego o częstotliwości pracy do około 1 MHz, do którego w prosty sposób możecie dodać regulację częstotliwości. Generator oparty jest na mostku Wina, który złożony jest z pary rezystorów R1 i R2, które określają wzmocnienie całego układu, oraz dwóch układów RC, determinujących generowaną częstotliwość. Aby układ rozpoczął oscylację, całkowite wzmocnienie musi być większe bądź równe 3. W praktyce oznacza to, że wzmocnienie musi być przynajmniej nieznacznie większe od 3. Stosunek R1 do R2 musi być większy od 2. Samym elementem wzmacniającym natomiast może być dowolny wzmacniacz operacyjny, np. LM741 czy TL071. W celu ograniczenia wzmocnienia oraz zmniejszenia zniekształceń, do wejścia odwracającego wzmacniacza dołączone są dwie diody krzemowe. W miejscu rezystora R1 zastosowany jest potencjometr w celu dokładnego wyregulowania wzmocnienia. Częstotliwość generowanego sygnału sinusoidalnego jest określona przez rezystancję R i pojemność C. A oto przykładowy układ wraz z wartościami elementów. Układy RC składają się z oporników 10 kΩ, i kondensatorów 10 nanofaradów, co daje teoretyczną częstotliwość oscylacji około 1591 Hz. Wzmacniaczem operacyjnym jest TL071, zasilany napięciem symetrycznym plus minus 15 V. Diody krzemowe to 1N4148. We wzmacniaczu podłączone są jedynie piny oznaczone na żółto. Piny 1, 5 i 8 pozostały niepodłączone. Potencjometr 50 kg ustawiony jest tak, aby wzmocnienie było jedynie nieznacznie większe od wymaganego do rozpoczęcia oscylacji. Na wyjściu out generowany jest sygnał sinusoidalny. Dobór optymalnego wzmocnienia jest bardzo ważny, co widać na przykładzie dwóch wartości R1, zarówno na zmierzonych przebiegach, kolor niebieski, jak i na symulacjach przy użyciu SPICE, kolor czerwony. Zbyt duże wzmocnienie powoduje zniekształcenie sinusoidy. Ponadto obliczona częstotliwość jest o 1 do 0,2 kHz niższa od wartości zmierzonej, co spowodowane jest rozrzutem wartości rezystorów i kondensatorów w układach RC. Gdy porównamy spektrogramy, to przy optymalnym wzmocnieniu po lewej mamy jeden pik, natomiast gdy wzmocnienie jest zbyt duże, dochodzi do deformacji sinusoidy i pojawiają się liczne wyższe harmoniczne. Tak natomiast wygląda rzeczywisty przebieg wyjściowy z opisanego generatora. Jak widać, stabilność częstotliwości jest całkiem dobra. Przedstawiony generator przebiegu sinusoidalnego może być przydatny w określaniu parametrów, jak i projektowaniu układów niskiej częstotliwości, w szczególności układów audio. To tyle z mojej strony. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie je w komentarzach i subskrybujcie nasz kanał.